Kampania społeczna. Spokojnie na drodze, bezpieczniej w aucie. Czy korzystanie z wideorejestratorów samochodowych może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach? O tym już za chwilę nasi eksperci, którzy przedstawią Wam oficjalny punkt widzenia policji i firm ubezpieczeniowych oraz kilka dodatkowych informacji na temat samych kamerek i ich niecodziennego zastosowania. Z formalno-prawnego punktu widzenia zamontowanie rejestratora jazdy, tak zwanej kamerki w samochodzie, jest dopuszczalne pod warunkiem, że ta kamerka pochodzi z legalnego źródła, a po wtóre nie ogranicza widoczności kierującemu samochodem. Oczywiście takie nagrania są przydatne, zwłaszcza gdy dochodzi do wypadku drogowego, kolizji, gdy okoliczności zdarzenia nie są do końca jasne, brakuje naocznych świadków zdarzenia, nie ma monitoringu w miejscu, w którym doszło do wypadku drogowego, a więc korzystamy ze wszystkich źródeł informacji, także z nagrań kamerki, która obrazuje przebieg tego zdarzenia. Czy zawsze nagranie z takiej kamerki stanowi dowód? O tym mówi artykuł 308 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi, że sąd może dopuścić nagranie z takiej kamerki zamontowanej w samochodzie, może, a nie musi. O wszystkim decyduje niezawisły, niezależny sąd. Takie nagranie także może być wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe, gdy zaczynamy ubiegać się o odszkodowanie z tytułu strat poniesionych w wyniku zdarzenia drogowego. Jeżeli firma ubezpieczeniowa takiego dowodu z nagrania nie dopuści, to powinna podać przyczyny, dlaczego ten materiał z kamerki nie został uznany jako dowód. O tym mówi artykuł 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. A więc reasumując, są to bardzo pożyteczne urządzenia, które także spełniają swoją funkcję prewencyjną. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie już widziałem, że ktoś komuś zajechał drogę, ktoś rozmawiał przez telefon komórkowy, ktoś przekroczył prędkość i dwóch kierowców spotkało się na światłach i jeden drugiemu pokazał: uważaj, bo mam zamontowany w samochodzie rejestrator jazdy. I ta druga osoba, która wcześniej zachowała się na drodze niepoprawnie, gdy zauważyła, że w samochodzie drugiego kierowcy jest rejestrator jazdy, zmieniła swój styl jazdy i zaczęła jeździć poprawnie. Wykorzystanie urządzeń rejestrujących w procesie likwidacji szkód jest akceptowalne przez zakłady ubezpieczeń. Jest to coraz bardziej popularne narzędzie, które pozwala nam na szybkie ustalenie przebiegu zdarzenia. Nie musimy oczekiwać na dodatkowe dokumenty, takie jak oświadczenia, notatki policji. Niejednokrotnie postępowanie sądowe trwa wiele miesięcy i wymaga powołania biegłych sądowych. W takiej sytuacji nagranie będzie bardzo pomocne. W Unika także mieliśmy szkody, w których nagranie z kamery zainstalowanej w pojeździe poszkodowanego było bardzo pomocne. Pozwalało na rozwianie wątpliwości takich jak zakres uszkodzeń w pojeździe, przebieg zdarzenia, jakie było usytuowanie samych pojazdów przed i w trakcie zdarzenia. Dzisiaj wideorejestrator w samochodzie to już nie tylko gadżet. To naprawdę urządzenie poprawiające bezpieczeństwo i komfort jazdy. Jeśli chodzi o podstawową funkcję, oczywiście jest to rejestracja obrazu jazdy. Są kamerki wyposażone w dwa obiektywy, jeden z tyłu, drugi z przodu i doskonale rejestrują obraz w dużej rozdzielczości. Ważne, by miały szerokokątny obiektyw oraz możliwość dobrej rejestracji trybu nocnego. Ale tak jak powiedziałem, to już nie tylko gadżet. Dzisiaj taka kamerka dodatkowo może być wyposażona w GPS. Dodatkowo może wykrywać również zjazd z toru jazdy, czyli przekroczenie linii. Może rejestrować znaki drogowe i dawać odpowiedni sygnał w przypadku, gdy jest przekroczona prędkość. No i przede wszystkim najważniejsza funkcja kamerki. Ona jest najbardziej przydatna wtedy, kiedy dochodzi niestety do niespodziewanego, nieoczekiwanego zdarzenia na drodze i niejednokrotnie rejestracja tego zdarzenia pozwoli uczestnikom szybko dojść, kto zawinił, jakie były przyczyny tego zdarzenia i, co ważne, dla ubezpieczenia wówczas łatwiejsza jest droga do dochodzenia swojego odszkodowania.
Kamerki samochodowe używamy bardzo często na zawodach, nagrywamy nimi trasy naszych przejazdów, późniejszych finałów, głównie po to, żebyśmy mogli analizować, jakie błędy ewentualnie popełniamy w trakcie jazdy. Wieczorem spotykamy się w większym gronie i na ekranie laptopa czy komputera analizujemy większość przejazdów. Bardzo dużo błędów wtedy możemy sobie obejrzeć, możemy to wyeliminować, także serdecznie polecam. Oczywiście kamerka nie jest przydatna tylko na zawodach, bardzo nam pomaga również w trakcie naszych wyjazdów na zawody, gdzie tak naprawdę pokonujemy setki, tysiące kilometrów. I raz fajna pamiątka do późniejszych jakichś materiałów, dwa ewentualny fajny dowód, jak coś się tam wydarzy, odpukać.